Cześć moi drodzy, tutaj Ślepy, witam was w American Truck Simulator. Dzisiaj, kiepska sprawa, wyszliśmy z dumasu ze szpulą kabla, w zasadzie ze szpulami kabli. I jest problem, coś się stało po drodze, musiałem zjechać centralnie na pobocze, mniej więcej w 1/3 trasy. Chyba siadły hamulce, więc dzisiaj jazda będzie bez trzymanki. Nie no, oczywiście siadł hamulec silnikowy, więc autko pójdzie na drobiazgowy przegląd po tym zleceniu, ale coś nie idzie jak powinno. No a więc co, siadamy za kierownicą, tak? Włączamy światła. Mamy światła. Drugie światła, bo jeszcze jest rano, gdzieś koło godziny, ja wiem, 5, wschód słońca widać, ruch powoli się zaczyna, a więc myślę, aby ruszyć. Wystarczy jeszcze tylko spuścić hamulec i w zasadzie możemy ruszać. A jeszcze tylko wyłączmy awaryjny. No, niefajna rzecz się tutaj stała, zobaczcie. Kawał sprzętu wleczemy i sytuacja jest no taka, a nie inna, prawda? Teraz trzeba się jakoś włączyć do ruchu. Przed sobą mamy jakieś 270 mil, czyli według skali mapy dosyć niedużo. Pojedziemy chwilę tym pasem, można powiedzieć, poboczym, pasem awaryjnym, aby nabrać prędkości. Myślę, że tu sobie wskoczymy. Mam nadzieję, że nikomu tam nie przeszkodziłem zbytnio. I pod górę mam nadzieję, że się nic więcej z silnikiem nie stanie. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na mapie. No, tak jak powiedziałem, dystans nieduży pokonałem, bo z dumasu, tak? No i tutaj gdzieś się coś, powiedzmy, stało. To jest oczywiście awaria taka symulowana, bo wiadomo, że tutaj nic takiego nie może mieć miejsca. Gra się musi przeczytać, nie wiem czemu, coś doczytać. Miejmy nadzieję, że będzie ok, jest ok. No to lecimy dalej. Cieszy mnie to, że jest was coraz więcej na moim kanale. Nie spodziewałem się tego, że w przeciągu miesiąca przybędzie mi drugie tyle subskrypcji. Cóż, bardzo fajne uczucie. Wiele osób z was pytał tutaj jakiś wypadeczek, także zwolnijmy. No właśnie, hamulce. Zobaczcie, jak one działają. Prawie w ogóle. No, auto będzie musiało iść na przegląd, chyba pneumatyka też siadła. Także, tak jak wspomniałem, no cieszy mnie to. Wielu z was się także pyta, czemu ja mam tak mało widzów? A ja mam pytanie, a można mieć więcej? Przy tym, co ja robię? Myślę, że pewnie tak, ale nie prędko. No póki co, w chwili obecnej, ten kanał dalej powoli rozwijam i dalej jakby robię to, co robię, swoim tempem. Teraz na przestrzeni dni wpadnie nowa obudowa, ponieważ no stara, powiedzmy sobie szczerze, jest za głośna. Przy okazji przeinwestuję jeszcze. Nie tyle co przy okazji, co głównym zadaniem było. O, hamulce! O właśnie. O tym mówiłem. Te hamulce tutaj są do bani. Głównym zadaniem dla mnie było kupno akcesorii do mikrofonu. Wiecie, ramię, popsil to taki już z prawdziwego zdarzenia oraz koszyk, który myślę, że się przyda. Nie wiem jeszcze, jak to u siebie zamontuję na biurku, bo mam dosyć mało, tam 70-80 cm, no ale jakoś sobie z tym damy radę. A mówię, przy okazji wskoczy obudowa. Obudowa, bo no, starej, z poprzedniego kompa i się już po prostu rozsypuje, nawet jak się na nią patrzy. A korzystając z tego, rata kredytu zeszła, korzystając z tego, że myśl nie uciekło, jak zwykle. Ha. Tak zwany brak pamięci krótkotrwałej, skleroza nie boli. Niektórzy muszą się nachodzić.
co prawda. A o czymś mówiłem. A, korzystając z okazji tego, że i tak mam podświetlane komponenty, jeżeli chodzi o mojego PC-ta, to obudowa z oknem jak najbardziej tutaj wpadnie. Chociaż bardziej kombinowałem obudowę witrzaną, jakiegoś factory design, ale wiecie, budżet dosyć skromny, więc skończymy na najpopularniejszej na chwilę obecną RG4 TF. TF, czyli Frosty White. Dlaczego? Bo taki mam gust, a nie inny. Zwykle miałem czarne, szare obudowy, a tutaj coś innego, coś nowego. No i też będzie się ładnie prezentowała. Mówię, najważniejsze było dla mnie zakup akcesorii do mikrofonu, także tutaj tą kwestię mamy związaną. A wracając jeszcze do mojej skromnej widowni. Ja nie wiem, dlaczego mam tak mało widzów. Może coś po prostu źle robię, albo nie każdemu po prostu dopasowałem się w gusta. Po prostu, no nie każdy lubi tego typu gry. Zresztą jeszcze tutaj kwestia mojego głosu, mojej wady wymowy, może też stylu jazdy w niektórych produkcjach może troszeczkę odpychać. No ale pamiętajcie, że nikt nie jest doskonały, tak? Tym bardziej, że nie, jestem po prostu ślepy, tak? Nie wszystko jestem w stanie zobaczyć, zareagować w odpowiednim momencie i niektóre sceny są takie, a nie inne, że na przykład w coś z impetem wjeżdżam. Ale wiecie, starałem się tego unikać, jeżeli nie nagrałem odcinka, to jakoś tam bardziej starałem koncentrować i lepiej to czasami wychodzi. Ale później na przykład montowanie tego wszystkiego, podkładanie głosu, to myślę, że jest dużo, dużo bardziej kłopotliwa czynność, niż jak po prostu siadam i nagrywam tak, jak to jest. Tak? Zresztą montowanie czegokolwiek, wycinanie to raczej nie są moje klimaty. Wolę pokazywać to, jak gram, jak faktycznie gram, a nie tylko najlepsze, że tak powiem, momenty. Wolę po prostu pokazać całość tak, jak ja to widzę, jak to jest zrobione. A co do wyświetleń, wpadłem na genialny pomysł z demotywatorem. No i wyświetlenia się pod jednym filmem, że tak powiem, zgadzają. Ale to wiecie, nie wpływa na ilość za bardzo. Tutaj kolejny wypadeczek. No i hamulce. W ogóle ich nie czuć. Ciężki sprzęt, może to też dlatego. I po prostu w tym momencie nie dają sobie rady z tą masą, no bo jednak też pule z kablami troszeczkę ważą. Ok, mamy już w zasadzie fajny poranek, nie wiem, jest 7, w pół do 8 według czasu gry. Kawał dystansu mamy przejechany, ale jeszcze spory kawał musimy przejechać. Zmieszczę się? Zmieszczę się. Wow, żeby nie zjechać, bo wiecie, później trzeba będzie nadrobić drogę. Co do samej mapy, jak widzicie tam na mapie, jak zaglądałem, zresztą zajrzę jeszcze nie raz pewnie, troszeczkę już jej zwiedziłem i powiem wam szczerze, że brakuje często takich klimatycznych miejsc. Wszystko się zlewa w taką jedną całość. Nie ma takich fajnych punktów odniesienia. Mi to osobiście nie przeszkadza. Aczkolwiek przydałoby się tu i ówdzie coś fajnego zrobić. Jakieś takie, wiecie, miejsca przecież, z których Stany Zjednoczone słyną, tak? A tu na mapie jest po prostu płasko, wręcz można powiedzieć czasami monotonnie, ale nie jest nudno, zwłaszcza jak ja siedzę za kółkiem.
No, tylko myślę, że ten Fedek u mnie długo nie wytrzyma bez serwisu. Będziemy musieli sprawdzić na koniec odcinka, jak sytuacja wygląda z jego uszkodzeniami. No myślę, że przynajmniej troszeczkę ich wpadło, mimo że to jest całkowicie, można powiedzieć, nowa ciężarówka. No ale wiecie, pierwszy przegląd będzie na pewno kosztowny. A póki co lecimy. Lecimy, moi drodzy, przez prawie że pustkowia. No, tutaj prawie nic nie ma. Ale same w sobie drogi są bardzo fajne, bardzo przyjemne. I muszę powiedzieć, że sympatycznie się jeździ. Może nie jakieś super długie trasy. No, tu skala mapy jest troszeczkę inna. Ale same w sobie zlecenia też nie należą do najkrótszych. Oczywiście można to sobie zmienić suwaczkami, co już wcześniej zrobiłem, ale to, wiecie, nie można coś przesadzić w drugą stronę, bo niektóre zlecenia są po prostu centralnie zbyt krótkie, no i mało można osiągnąć. Zresztą przyznam się wam szczerze, przed odcinkiem pobawiłem się troszeczkę konsolą i skakałem sobie z miasta do miasta, aby odblokować, że tak powiem, zlecenia z kolejnych stanów. Oczywiście wszystkie stany będę chciał tutaj na tej mapie z wami zwiedzić, bo no jest ich kilka, które wiem, że są po prostu ciekawe, ciekawsze od innych. Czymś tam się wyróżniają. A to są te stany, których jeszcze SCS Software chyba jeszcze, wydaje mi się, że nie ma w ogóle w planach wydać. No może za kilka ładnych lat, bo jak wiemy, teraz dopiero zbliża się powolutku Oregon. Ale wiecie, sam Oregon to jedno. Ja myślę, że niedługo SCS Software pomyśli jeszcze nad czymś, bo bardzo teraz kładą nacisk na ETS-a drugiego, ale ja chciałbym, żeby tutaj się coś podziało. Bo nie po to kupiłem grę, która jest łudząco podobna, jeżeli chodzi o mechanikę i rozgrywkę, do swojej poprzedniczki, żeby nie czerpać z tego pełnej satysfakcji. Bo w tym momencie, jeżeli chcę mieć coś, wiecie, nowego, fajnego, muszę ratować się mapami z modyfikacji, to chyba nie do końca o to chodzi. Zobaczcie, na początku samym, przecież w ETS-ie mieliśmy jedno DLC, drugie po pewnym czasie, a tu mieliśmy tylko jedno większe, czyli Nowy Meksyk, tak? Plus to, co mieliśmy w podstawce, plus jedno tam dajmowe, do którego każdy kupujący był, miał je po prostu za darmo, tak? Myślę, że te stany powinni wydawać mniejsze, 2-3 w jednej paczce, a te większe stany, nie wiem, w postaci kwadratów mapy, coś takiego. Ale też nie chciałbym, żeby przechodzili bardziej na ilość niż na jakość. Porównajcie sobie Gong East ze Skandynawią, chociażby, no jest spora różnica w ETS-ie. A tutaj... Dobra, zobaczmy sobie, jak stoimy z prędkością. Myślę, że z taką mogę śmigać, tylko trzymać się trzeba pasa ruchu, bo będzie słabo. Zobaczmy sobie oczywiście jeszcze naszą tutaj pozycję na mapie. Przejdźmy może sobie nawet troszeczkę gdzie indziej, pokażę wam, gdzie już byłem. No tu widzicie skoki właśnie na mapie. Także niedługo kolejne wybrzeże nas czeka. No i myślę, że będzie całkiem fajnie. Wolałbym raczej zwiedzić górną część mapy w kierunku Kanady, Alaski, niż schodzić coraz niżej ku Ameryce Południowej. Chociaż
Nie wiem, czy wiecie, ale jest wiele projektów map właśnie z obiema Amerykami, tylko że one są jeszcze bardziej ubogie niż ta tutaj. Dobra, może ja sobie po prostu włączę tempomacik, będzie mi wygodniej. Wow. Zmieniłem sobie też stabilność naczepy, jeżeli... Należy się okazja, to wam tutaj pokażę. No, na przykład tu. Tak w ogóle się zachowuje inaczej. Bo mnie się to podoba. Teraz pytanie za 200 punktów. Czy nie przegapiłem tym samym żadnego zjazdu? No wydaje się, że nie. Bardzo nie lubię tej po prostu pomijać jakichś zjazdów, bramek, że tak to mówimy, ze względu na problem z powrotem. No i hamulce są kijowe. Zapomniałem o kierunku wskazie, ale teraz już było po fakcie. Ten track jest mocniejszy od standardowej wersji, jest bodajże jednostka 700 konna. Więc tu niejako przydałoby się. No już niedługo będę, także niech się klient nie martwi. Klient nie wie, bo nie miałem możliwości zadzwonić, że miałem drobną awarię na trasie. I zaczynamy się powolutku spóźniać, no ale nic się nie stanie wielkiego, bo on jest to już niedaleko. O kurde. Pomyliłem się, jeżeli chodzi o światła. No to dziwne, bo daltonistą nie jestem. I pojechaliśmy sobie na czerwonym. No ale mandatu nie było, czyli gra, można powiedzieć, troszeczkę olała sprawę. Okej, okay, dużo nam tu już nie zostało, tak mi się wydaje. Co tu się z zawieszeniem dzieje? Nie mam bladego pojęcia. O nie, jeszcze śpiący jesteśmy. No, w sumie podczas tej awarii mogliśmy się przespać, zanim doraźnie była naprawiona, tak? No ale hamulce są bardzo, bardzo jednak kiepskie. Ta naprawa była tylko doraźna. Aczkolwiek jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to sami widzieliście już tam w tym jednym miejscu, jak po prostu nie dało to rady. Tego zdążyliśmy. Chwała nam za to. Teraz przydałoby się tylko pojechać czerwony. Ale dobra, gra uznała, bo ten nie ten pas. A wracając do samego Fredka Argosy, co mnie w nim denerwuje, no to ten słupek A, który jest po prostu za masywny. Troszeczkę przesłania nam widoczność. Może jakbym odsunął fotel, to widziałbym lepiej lusterka, ale nie chcę tego robić ze względu na to, że GPS jest po prostu w tej pozycji dla mnie bardziej czytelny. Dobra, my tutaj. Tylko to jest bardzo, bardzo wymagający ładunek, jeżeli chodzi o długość. Okej, okay, mam nadzieję, że nie dostaniemy totalnego opierdzielu. No trzeba tu jakoś centralnie wjechać. Tego się obawiałem, zobaczcie. Znowu żeśmy się zaczepili. Trzeba wycofać zdecydowanie. I jak sobie wycofiemy, nie ma takiego słowa,
trzeba to naprawdę, naprawdę się postarać. No tu nie ma miejsca na tak długi sprzęt. Dobra, co z tego, że sobie włączymy, wiecie, mechanizm różnicowy? To niewiele nam da, jeszcze przerabiamy w kontener socjalnie. To nas ochroniarz pogoni. Ale naprawdę z wjazdem tutaj jest ogromny, ogromny problem. Dobra, nie będziemy się tak męczyć. Pójdziemy troszeczkę na łatwiznę, chociaż punktów za to nie będzie. Na szczęście nie zaliczyliśmy spóźnienia, to było dla mnie ważniejsze. Uszkodzeń było 1,6, mamy kolejny poziom, więc znowuż ładunki w tak zwane niebezpieczne w Europie ADR-y. Tutaj się to inaczej nazywa, no ale cóż. Mając jeszcze troszeczkę czasu odcinka, zobaczmy sobie po pierwsze historię postępu, jak ona tu wygląda. No tu odwaliłem właśnie manianę troszeczkę. Ze śmiganiem sobie po mapie za pomocą konsoli. Tutaj chyba również. Nie, tu było ok, tutaj odwaliłem manianę. No i to jest to nasza trasa. Jeżeli chodzi o uszkodzenia ciężarówki, mamy je tutaj. No, dosyć duże. Ja bym już jej przeglądu nie zaliczył, dlatego weźmiemy sobie coś ze szybkich zleceń. Jakieś takie nie za długie. Myślę, że tutaj między miastami, ale może coś cięższego by się mu też znalazło. Zobaczymy to. Lubię ostatnio te ciężarówki z wystającym przodem. Nauczyłem się jakby już nimi jeździć ze względu na celownik na masce, tak jak w Mercedesie. Wiem, gdzie sobie ustawić go podczas jazdy, jak się tym sprzętem kierować. Trasa nie jest długa, za to długi jest sam w sobie ładunek. No zobaczcie, jak to wygląda. No to jest kawał sprzętu. Aż zdjęcie zrobię, bo jest dosyć fajne. Aż nawet na miniaturkę by pasowało. Więc sobie strzelimy fotkę. Chociażby jakąś taką. Cyk. Mamy. Dobra, bez dłuższego przedłużenia sprawdźmy sobie tylko jeszcze na mapie, jak mamy jechać. Wystarczy, że wbijemy się tutaj. I zaraz będziemy na miejscu. No i fajnie, myślę, że jak będziemy jechali zgodnie z przepisami, również dojedziemy do celu. Tylko teraz pytanie odnośnie wyjazdu stąd, jak to wygląda. Coś piszczy, coś syczy. Znowu pewnie jakaś używana mocno ciężarówka. Tak, zobaczymy sobie jeszcze na powiększeniu mapy, jak jest z wyjazdem stąd. Szczerze powiedziawszy, sam nie wiem. Serio, nie wiem, jak tutaj wyjechać. No cóż, no pojedziemy po prostu na pałę. Tu jest duży parking, więc możliwości manewru jakieś są. To sobie wyjedziemy może w ten sposób. Nawet żwawy silnik jest w tej konfiguracji, więc mi to absolutnie nie przeszkadza. Bo nawet jakoś chce to się zbierać, przynajmniej przy mniejszych prędkościach. Ale hamulce są po prostu kiepskie. Dobra, czy my tutaj tak wyjedziemy? Tak, wypuścili nas. Żeby tam o nic nie zaczepić. Bo to będzie tragedia.
No to jest ładunek, że tak powiem, specjalnej troski. Ze względu na jego długość, może nie tyle masę, co długość. Dobra, jeszcze światła. Wypadałoby się przed nimi zatrzymać, żeby nie doszło do tragedii. Oho. I będziemy mogli sobie podziwiać pociąg. Z której strony odjeżdża? No patrzcie, zniknął. A my się cofamy. Tak ciężki ładunek, że aż nas pociągnął. Bardzo niefajna sprawa, bardzo niebezpieczna. I kolejne światła. A teraz nas popchnął, no w ogóle te hamulce nie trzymają. Co się dzisiaj z nimi dzieje? No w ogóle nie trzymają układ pneumatyczny. W tych ciężarówkach chyba jest całkowicie do wymiany. Oczywiście wiecie, o co chodzi, jest taki piękny suwaczek. Siła hamowania, można go sobie przesunąć. I ja to zrobiłem z tym, że już spieszę wam wyjaśnienia w drugą stronę. Żeby jeździło się nieco trudniej, nieco bardziej, można powiedzieć, realistycznie. Zobaczcie, przód ciężarówki i lusterko. Ja jeżdżę w ten sposób, że gdy środek maski styka się niejako z tą linią przy poboczu, wiem, że idealnie jestem w osi pasa. Chciałem powiedzieć pasia. Tak. Pasiaki to ma więzień. W więzieniu stanowi. I tak mniej więcej staram się to utrzymać. Oczywiście nie zawsze się to da. Ale już mniej więcej wiecie, w jaki sposób staram się tutaj, o, motocyklista, prowadzić. Także trzeba się rozbujać do celu. Czyli jedziemy wzdłuż trasy kolejowej. Ciekawe, jaka to linia. Będę musiał obadać w internecie, jakie linie kolejowe przechodzą przez Stany Zjednoczone, po których aktualnie jeżdżę w odcinku, to będę miał też coś ciekawego może do opowiedzenia. Bo linie tam są dosyć długie i ciekawe. Dobra, zobaczmy kwestia mapy, jak to wygląda dzisiaj. No to jakieś pomniejsze miasteczko, bardziej nastawione chyba na firmy przewozowe, bo jest ich tutaj aż trzy. No cóż, co kto lubi. I kawałeczek traski do przejechania. Fajnie. Mnie osobiście się podoba. Dobra, jedźmy może jednak po swoim pasie. Będzie dużo bezpieczniej, wiecie, żeby nie spowodować jakiegoś wypadku, zagrożenia. Bo to raczej nie byłoby nam na rękę, chociaż tak teraz za wszystko płaci zleceniodawca, nawet udostępnił nam starą ciężarówkę Peterbilta. Nie, to jest Freightliner, ale mniejsze. Już mi się nawet marki mylą o tej porze, bo nagrywam po północy. Zwykle tego nie robię, zwykle staram się przed północą coś nagrać. Dążymy! No to jeden kierowca na naszym koncie. Biedny. No to żeśmy wjechali centralnie. No ale nie mogliśmy niestety hamować. Hamulce. Słabo to widzę. Nie z takimi hamulcami, Matko Boska. Mamy kierowcę na sumieniu. Motocyklistę, biedny. Oj, biedny. Dobra, wycofajmy. Może uda się odjechać temu wrakowi spod świateł. No
niestety ucieczka z miejsca zdarzenia. W typowym amerykańskim filmie goniłaby nas chyba setka funkcjonariuszy, helikoptery, wybuchy, kolczatki, strzelanina, wyciągnęliby nas z samochodu, położyli na glebę, a tutaj nic. Taki plus. No a minus jest taki, że mamy i motocyklistę, i ciężarówkę, naczepę ciężarówki na koncie, plus zdewastowaną ciężarówkę, która nadaje się tylko do serwisu. Także mówię, odcinek będzie ciekawy i taki też niestety, bądź stety jest. Chociaż nie planowałem tylu, wiecie, zdarzeń. Bo to są jednak koszty, które niepotrzebnie są generowane. W tym przypadku akurat mnie to nie dotyczy, bo ja tylko mniej zarobię na zniszczonym ładunku. Ale jakbym tutaj jechał własną ciężarówką, to za coś musiałbym ją naprawić. No a do tego, wiecie, trzeba mieć odpowiednie fundusze. Ale kasa to nie wszystko, ważna jest zabawa. Mimo że ta gra jest bardzo nastawiona tutaj na realizm, nie jest to do końca rzeczywistość, jest to po prostu tylko gra komputerowa. No i co dobra, ale jednak zawsze gra. No, próbujemy się to jakoś napędzić. Ale nie czuję, żeby nam to jakoś dobrze szło. Chociaż tego pick-upa w sumie doganiamy, więc możemy, myślę, zmienić pas i go wziąć normalnie. Nawet to idzie. Dobra, myślę, że chwilkę odczekamy. Idealnie. Mocno się rozpędziliśmy, nie chciałbym wytracać tej prędkości, ale wiem, że jest to i tak dużo za dużo względem tego, jeżdżę jak pijany, względem tego, ile tutaj mamy dopuszczalny limit. No i plus moje cudowne umiejętności w prowadzeniu, no to też tutaj powodują swego rodzaju zagrożenie. Ja hamuję, a on z takim jakby lagiem zaczyna hamować. Ciekawa sprawa. I teraz jest trudno, wiecie, się rozbujać. A chciałbym wyprzedzić to, co jest przed nami, bo nie chciałbym w to uderzyć przy jakiejś próbie, wiecie, hamowania. No zobaczymy, czy się uda. Nie mamy CB radia, tak bym się zapytał kolesia, czy może by czasami nie odpuścił tych kilku mil na godzinę. Ale wydaje mi się, że czyta w moich myślach. Także my sobie zmieniamy pas. Nie, tego żeśmy nie chcieli, nie przewidziałem tego, że będzie tutaj zwężenie. Hamulce! No, wesoło, słuchajcie, wesoło. Tak, wiem, powinniśmy się zatrzymać, ale nie mam hamulców. No cudem, żeśmy uniknęli katastrofy, no. Chociaż śmiertelne potrącenie motocyklisty, w zasadzie najechanie, przejechanie, przejebienie go na mielonkę już mamy za sobą. Oczywiście ja to po nagraniu przestawię do ustawień fabrycznych, żeby nie było.
bo tak na dłuższą metę, no raczej nie da się grać. Mam nadzieję, że nic nas tutaj, nic w nas nie uderzy, nie wjedzie. Na płaskim ta ciężarówka fajnie się zbiera, ale jeżeli chodzi o chociaż drobną góreczkę, drobne wzniesienie kilkustopniowe, powiedzmy do 2, 3, 4 stopni, no to już zaczynają się schody. No tutaj pociąg. Okej, przynajmniej nie znika, nie jest to pociąg widmo. Trzeba po prostu poczekać, aż on przejedzie, otworzą się rogatki i będzie można ruszać w dalszą podróż. Która tak na dobrą sprawę zaraz się nam skończy. Chyba nawet już tutaj, nie, dalej. Zdecydowanie dalej. Ta podróż skończy nam się tutaj, ale ładunek jest bardzo długi, tak jak wspomniałem. I wymaga specjalnego podejścia. Na szczęście tu wyrobimy się w czasie. Okej. Jest tylko jeden sposób, by zaparkować ciężarówką. Mnie to osobiście cieszy. Tylko pytanie, czy my się tu zmieścimy tym naszym sprzętem. Okej. Plat informuje mnie, że nawierzchnia jest dosyć luźna. Weźmy sobie może tą kamerę. Nie zaliczył nam. No niestety, nie zaliczył nam. No ale nic się nie stało, to jest i tak specyficzny ładunek, także po prostu sobie go oddam. Jest zadowalająco. Troszeczkę uszkodzeń, no ale przy takich wypadkach, jakie dzisiaj miał miejsce, to naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo według mnie dobrze. No tak, przejechanie po motocykliście, zmiecenie go z drogi plus wjazd w naczepę. No tak, cały ja. Ale mam nadzieję, że ogólnie odcinek wam się podobał, także tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli spodobały wam się tego typu materiały, które do tej pory publikuję na moim kanale, to proszę was bardzo o zostawienie łapki w górę bądź w dół. Nie obrażę się, jeżeli to będzie łapka w dół, wręcz przeciwnie, będzie to dla mnie motywacja, bo może włożę większe starania w rozwój tego kanału. Jak i o zostawienie komentarza, śladu po sobie, że jesteście i ta treść do was dociera. Także na dzisiaj ode mnie to jest wszystko. Zapraszam was jutro do ETS-a drugiego. Także cześć!